Dzień dobry, witamy Państwa tuż po południu w niedzielę, jak zwykle. Cezary Jastrzębski i Robert Szumielewicz. Dziś zabierzemy Państwa w bardzo ciekawe i urokliwe miejsce województwa świętokrzyskiego. Myślę, że nie jest ono zbyt znane Wulka Kłócka w tej chwili w gminie Mniów, ale kiedyś była to gmina Wulka Kłócka. No właśnie, jaka historia jest tej miejscowości, a co w niej jest, to proszę nas słuchać, bo naprawdę bardzo, bardzo ciekawy budynek. Kiedy mówimy wulka, wola albo wolica, to oczywiście musimy pamiętać, że raczej to określenie wskazuje nam na starodawną metrykę. Że nie mówimy o miejscowości, której historia ma 100 czy 200 lat, tylko raczej powinniśmy sięgnąć w odległe czasy, kiedy to właśnie zwalniano z różnych świadczeń. Danin na rzecz pana, na rzecz feudała, na rzecz właściciela, i w związku z tym pojawiły się te określenia wolnizna. No i gdy osadzano ludzi w miejscu, gdzie właśnie ten właściciel terenu zamierzał rozwijać jakąś działalność gospodarczą, czerpać zyski z tego terenu, no ale ktoś to wszystko musiał robić czyli osadnicy. To właśnie takich osadników, żeby oni dobrze się zakorzenili, żeby mieli jakiś impet i fundament do rozwoju, zwalniano ze świadczeń na pewien czas, nawet na 20 lat możliwe to było. No a bardzo często miejsce, które oni wybierali albo które otrzymali do osadzenia, z racji właśnie tego zwolnienia nazywano wolicą. Wulką, Wolnizną, no i tak przetrwały te nazwy, które właśnie nam sugerują te dawne czasy, ale z drugiej strony też bardzo często jest taki motyw, który wiąże się z tym, że już istniała jakaś miejscowość, i wokół niej, kiedy powstawała no właśnie jakaś taka strefa, nowa strefa osadnicza, związana z tą Wolnizną. To tę miejscowość od głównej, leżącej właśnie gdzieś w pobliżu, nazwano Wulką, żeby podkreślić ten pierwotny charakter jakiejś starszej miejscowości, no i ewolucję pewną, jeśli chodzi o sprawy osadnicze. I fakt pojawienia się właśnie w jakimś miejscu nowych osadników, zwolnionych ze świadczeń, ale jednak powiązanych z tą starą miejscowością. No i w naszym przypadku, gdy mówimy Wulka Kócka i gdy mamy na myśli gminę Mniów, no to znowu musimy pamiętać o tym oczywiście niczego nie ujmując gminie Mniów, bo może Wulka jest bardzo zadowolona z tej przynależności. Ale właśnie bardzo często na mylne tropy nas wprowadza ta przynależność administracyjna obecna, no bo na przykład informacji o tej wulce głódzkiej szukalibyśmy zapewne na przykład na stronie internetowej Gminy Mniów, no i nie pomylimy się, no znajdziemy tam informacje. Ale kiedy znamy te procesy związane właśnie z dawnymi dziejami, to warto pamiętać, że żeby jednak troszeczkę spojrzeć szerzej, czyli na przykład poszukać jakiejś miejscowości, która Podobnie może się nazywać, a być może, że właśnie dała początek tej wulce która by nas dzisiaj interesowała. No i z Wólką Kłódzką jest tak, że jest rzeczywiście w pobliżu miejscowość Kłucko, więc raczej powinniśmy z tą miejscowością wiązać dzieje Wólki Kłódzkiej. No a problem właśnie polega na tym, że to Kłucko znajduje się w gminie Radoszyce. Czyli no, kiedy byśmy tak sztywno do tych granic administracyjnych się przypieli, to często nie mamy tego szerszego horyzontu. A tymczasem no, trzeba by rozpatrywać dzieje Wólki kóckiej w kontekście tej innej sieci administracyjnej związanej z inną gminą. No i warto o tym na pewno pamiętać. I w tym kontekście już widzimy, że jednak trzeba dzieje naszej Wólki widzieć troszeczkę szerzej. Zresztą przecież no, tutaj nie ma jakiejś wielkiej filozofii, bo wystarczy, że popatrzymy na mapę lub gdy jesteśmy w terenie, no to jest to tak proste i oczywiste, przez pałęgi, od razu do Kłócka dotrzemy bez najmniejszego problemu z Wólki. Więc, no, te wątki są ciekawe. Niestety, mimo że słownik geograficzny aż w dwóch miejscach wspomina o Wólce Kłóckiej, to w tym rejestrze diecezji, który powstał w latach 1783-84, czyli, no, w stosunku do słownika geograficznego to jest tylko 100 lat, ale w słowniku geograficznym bardzo dużo jest wiadomości wcześniejszych, odnoszących się m.in. też do Wólki Kłóckiej. A nie ma tej miejscowości wymienionej, za to jest wymienione oczywiście kłócko, mówi się o nim, że jest we władaniu Jana Małachowskiego podkomorzego koronnego i na terenie parafii Grzymałków, bo tam wtedy byśmy szukali wulki Kłóckiej, są też wymienione liczne miejscowości, które należały do, tak to wymieniono, radońskiego Stolnika Chęcińskiego. Chodzi o Jana Skarbka Radońskiego, który był tym Stolnikiem Chęcińskim. On jest właścicielem wielu sąsiednich miejscowości, czyli m.in. właśnie do niego należą te pałęgi, o których mówiliśmy, należą Filipy, Jarząb, Więzowiec, obecnie Wiązowa, taka nazwa funkcjonuje, czy też kuźniaki, a więc ważna miejscowość dla Wólki Kłuckiej, bo ona zdaje się otrzymała pewną swoją odrębność, ale wcześniej zapewne do Wólki Kłuckiej należała i czy też blisko Wólki położone skoki mniejsze. One częściowo do Radeńskiego należały. Także mamy tutaj no, sporo różnych takich skomplikowanych informacji, które z Wulką się wiążą. Padła już nazwa Grzymałków. Do Grzymałkowa oczywiście zajrzymy, bo to jest ściśle związane z naszym tematem, ale to później, bo Wulka Kłócka jest naszym głównym tematem, a raczej to, co się w niej znajduje. Znajduje się tu piękny pałac myśliwski z XIX wieku, dwór pałacowy. Podobno miał tam mieć swoją rezydencję sam Hugo Kołątaj. No i właśnie, już jesteśmy w sytuacji takiej, kiedy jednym zdaniem tego wszystkiego nie da się tak do końca skomentować. Można by powiedzieć właśnie tak, jak wiele jest nieporozumień związanych z tym obiektem, który rzeczywiście zwraca uwagę w Wólce Kłódzkiej. Ogólnie można by tak powiedzieć, że to jest kołątajówka. Ale myślę też, że no może to być trochę wprowadzające w błąd, bo gdy przyjrzymy się genezie tego obiektu, to tam jest taki motyw, Niezwykle interesujący, który wskazuje, że no niekoniecznie on się powinien tylko kołątajówka nazywać, bo niekoniecznie no siłą rzeczy, oczywiście, mówimy kołątajówka, czyli do rodziny kołątajów należał. Zresztą widzimy to i współcześnie, że. Ludzie, których stać na to, żeby mieć jakieś poważne, duże rezydencje, też od swoich nazwisk zaczynają nazywać te siedliska, które sobie gdzieś założyli. No i nawet tak myślę, że to tak ciekawie, interesująco brzmi. No, przez niektórych może by traktowane było jako takie, no, przejaw nowobogactwa, ale wydaje mi się, że nie traktujmy tak jakoś obcesowo dawnych tradycji. Właśnie to jest taki ładny motyw, nawiązujący do naszych obyczajów, do zwyczajów sprzed wieków. Że ktoś od swojego nazwiska nazywa posiadłość. I powiedzmy też od razu, właśnie powiedziałeś, Robert, o takich sformułowaniach, pałacyk myśliwski, pałac kołontajeów, może Hugo kołontaja, a może dwór. I tak rzeczywiście nazywa się ten obiekt, często mówiąc o nim pałacyk, pałac, pałac myśliwski. Pałac Hugo Kołontaja, i w różnych materiałach, które krążą w świecie, znajdziemy rzeczywiście no, takie już twarde sformułowania, że tak to jest właśnie, że budowę rozpoczął słynny Hugo Kołątaj, a więc przypomnijmy, no, jeden ze współtwórców Konstytucji 3 Maja, też no, człowiek bardzo mocno związany z naszym regionem. Nieraz wspominaliśmy o różnych miejscach, które dotyczą jego dziejów, czyli na przykład Gminatu Czępy, to jest akurat najmniej znany epizod dotyczący Kołontaja, czy też no Pińczów, Krzyżanowice, Wiśniowa, no więc sporo miejsc w naszym regionie, które się z nim wiążą no i również ta wulka kócka jest dopinana do Hugo Kołontaja. tymczasem chyba jednak należałoby już, żeby tak oddać sprawiedliwość i merytorycznie poprawnie to wszystko jakoś uporządkować należałoby mówić o dworze choć z drugiej strony, no problem polega na tym że to kiedyś nawet wyjaśnialiśmy wspólnie, że pałac no, powinien mieć co najmniej dwie kondygnacje i tutaj tak jest, że od frontu on ma jedną tylko kondygnację, ale od tyłu od strony ogrodu, parku tam są dwie kondygnacje. One wprawdzie nie są widoczne, no bo jak mówimy, że dwie, to od razu nam się powinno wydawać, że aha, coś wystaje tam, i od tyłu widać, że jest druga kondygnacja. Nie, bo dwór znajduje się na wzniesieniu i ono jest tak ukształtowane, że właśnie od tej strony od tyłu jest duży spadek terenu, i tam można było bez trudu zrobić sobie dwie kondygnacje i dać wspólny dach. No i w związku z tym nie widzimy tej dwukondygnacyjności. No ale generalnie, biorąc pod uwagę historię sztuki, należałoby powiedzieć dwór. No, to jest taki typowy obiekt, który powstał w stylu klasycystycznym, a więc nawiązującym do starożytnej Grecji, starożytnego Rzymu, chociaż z drugiej strony, no właśnie tu jest ta pewna tajemnica, do której może jeszcze nawiążemy, bo trzeba by o pewnym kontekście powiedzieć, zanim powiemy o tym, że być może tu był wcześniej inny obiekt. I ten dwór powstał na miejscu jakiegoś wcześniejszego obiektu. Dobrze, no to co nieco już kontekst wyjaśniliśmy. Czy to Hugo Kołłątaj sam tam miał rezydencję, czy go budował, czy nie. Ale sam dwór, który powstał w XIX wieku, robił wrażenie, bo nawet to, co pozostało po nim, też rzeczywiście widać, że to wrażenie robił. Tak, chociaż z drugiej strony moim zdaniem trochę tak wygląda smutno. Dlatego, że no to jest ruina. Ruina, tak, no oczywiście. No jest do kupienia, bo od wielu lat jest wystawiony na sprzedaż. Tam jest y, oczywiście osoba, która jest właścicielem, czyli jedną z wielu, no to jest cała plejada osób, które tutaj władały tym terenem. No szczególnie tą kontajówką, bo już coraz bardziej majątek był dzielony. No i trzeba by wysupłać z którejś kieszeni 450 tysięcy złotych. No i można by zostać właścicielem tego interesującego obiektu, który jeszcze do 1993 roku prezentował się no w pięknym stanie, bo miał jeszcze dach, nie był zrujnowany, ale no niestety po śmierci długoletniej właścicielki, o której jeszcze powiemy, po śmierci Janny Dąbrowskiej, niestety przez krótki czas był opuszczony i to spowodowało, że no najprawdopodobniej przez zapruszenie ognia, ale prawdopodobnie przez podpalenie jakieś, czy no nie uwagę, no jakieś tam niebieskie ptaki pewno urzędowały. To wszystko skutkowało tym, że niestety nie ma dachu i dosłownie w szybkim tempie postąpiła jego ruinacja i teraz no tak wygląda wstęp. Tak sobie powiedzmy jest bardzo niebezpieczny, no bo to jest ruina, ale z zewnątrz jak najbardziej można obejrzeć. Właściciel nigdy nie sprawdził problemów, ale też można skorzystać z tego, że od pięciu lat do 2015 roku ten obiekt jest w użyczeniu i fundacja imienia Stefana Żaromskiego, taka, która na terenie gminy strawczyn działa, bo w pobliżu przecież jest strawczyn miejsce urodzin Stefana Żaromskiego, ona dysponuje tym obiektem ma w użyczeniu nawet do lutego 2021 roku, z taką nadzieją, że się fundacja chce starać o jakieś środki na no, jakąś odbudowę, na remont tego dworu. No więc przez tę fundację też można w jakiś sposób skorzystać z tego, że no, na teren możemy wejść, bo tak to jest ogrodzony, tabliczki, że teren prywatny i tak dalej. No ale właśnie ten kontekst, powiedzmy taki, czy to jest rodzina Kołątajów, bo Hugo to raczej nie. Rodzina Kołątajów, prawdopodobnie około roku 1820, tym obiektem się Zainteresowała i przejęła te dobra, poprzez oczywiście wiano, a Hugo Gałęzia zmarł w 1812 roku. Osiem lat wcześniej, w związku z tym, no raczej te wszystkie teorie, że no właśnie on tu był, to był dla niego, ale potem swojemu bratankowi, czyli Eustachemu Kołontajowi, on to przekazał, majątek i, i dlatego Eustachy kontynuował budowę, ale że to Hugo Kołontaj rozpoczął, no, należałoby chyba między bajki włożyć. Jeśli byłby tu jakiś motyw, to być może, bo tego w ogóle nie wiemy, kto był projektantem tego obiektu. Takiego, no właśnie, że on przypomina nam pałac, bo tak wspaniale wyglądał, o czym zresztą świadczą jeszcze te pozostałości, bo od strony frontowej jest taka no wspaniała kolumnada. Sześć gigantycznych kolumn, które mają głowice jońskie, czyli takie rogi baranie, u góry zawinięte, jest krenelarz, czyli żłobkowanie, no to już najlepiej wskazuje na to, że nawiązujemy wprost rzeczywiście do starożytności, bo nawet te żłobkowania w przypadku trzonów kolumn są wykonane, a często my widzimy gładkie kolumny. A to już wymagało naprawdę pracy. Zresztą na marginesie przypomnę, że w stylach architektonicznych ważne było nawet to, jeśli te zagłębienia były wykonane. To czy one się schodziły bezpośrednio, czyli miały taką no, niewielką miedzę, tak moglibyśmy powiedzieć, niewielkie połączenie, czy też był odstęp centymetr czy dwa między nimi, i to już miało znaczenie dla stylu, także zwróćmy uwagę na to, że wszystko nie jest takie łatwe i proste, jak nam się często wydaje. No więc możemy to rzeczywiście oglądać, i świadczy to o tym, że projekt był niezwykle interesujący. Zresztą mówi się też o tym, że pewno był zmieniany, bo to widać, jeśli analizują historycy sztuki ten dwór, no to twierdzą, że właśnie właśnie projekt dostosowywany był do jakichś może możliwości finansowych. I teraz ten projekt być może był projektem Hugo Kołontaja. Być może on miał jakiś projekt do czegoś, nie wiemy, nie musi to być do tego miejsca projekt i być może, że Eustachy, czyli bratanek Hugo Kołontaja skorzystał z tego projektu. Tego absolutnie nie możemy wykluczyć, no bo nie wiemy skąd ten projekt się wziął, kto był jego autorem. No ale właśnie sięgnijmy jeszcze, bo poszliśmy w stronę Kołontajów, a tymczasem jeszcze ważniejszy jest troszeczkę ten motyw bo tutaj są ślady w postaci gigantycznych piwnic. W tej części frontowej, nie pod całym obiektem, obiekt no jest na planie prostokąta i to jest 19 metrów na 32 metry. Od strony frontowej były takie dwa duże salony, a w tylnej części były mniejsze pomieszczenia, łącznie 18 pomieszczeń o takiej powierzchni ponad tysiąca metrów kwadratowych, tysiąc sto metrów kwadratowych, tak się to oblicza. I też, no, wyraźnie to widać, że po bokach, były właśnie takie boczne elewacje. Czyli możemy powiedzieć tak, że no, ta frontowa elewacja, ona zwraca naszą uwagę, ale równie piękna była ogrodowa. Teraz jej tak no, nie widać, ale tak to się ocenia na podstawie tych reliktów, które pozostały, że była też niezwykle interesująca. Że były też te boczne elewacje. No i często się mówi, że dach, to jest piąta elewacja. On był taki też interesujący, czterospadowy, dostosowany właśnie do tego połączenia dwóch kondygnacji z tyłu, jednej kondygnacji z przodu, tych dwóch bocznych kondygnacji. O ile jest to istotne, o tyle, że właśnie pod tą częścią frontową są gigantyczne piwnice. Piwnice, w których fundamenty przekraczają metr grubości 120 cm mają nawet czyli no, to jest już rzeczywiście fundament, który wskazuje na to, że budowano wcześniej zapewne i mamy tutaj ten wcześniejszy wątek jakiś obiekt, który wymagał no, takich technologii. A więc w XIX wieku już gdybyśmy założyli, że kołontajowie to budowali po roku 1820, a zwróćmy uwagę na to, że przyjmuje się, iż to było, jeśli chodzi o budowę tego obecnego dworu, który oglądamy, to były lata 1830-1833, tak się przypuszcza. No to technologie już pozwalały na inne budowanie fundamentów. Już nie trzeba było takich potężnych budować. Skoro takie budowano, to znaczy, że prawdopodobnie wystawiono ten dwór na miejscu wcześniejszego jakiegoś obiektu. Nie Niewykluczone, że mógł być drewniany, no, miał fundamenty solidne, ale sam był drewniany, ale no dużych rozmiarów. I te boczne elewacje właśnie też niewykluczone, że wykorzystywały Tę wcześniejszą konstrukcję typową dla wcześniejszych dworów, które budowano jeszcze do XVIII wieku, a więc takich dworów, które miały sień przelotową i duże alkierze po bokach. Wiele takich dworów się zachowało, ponieważ to tak było wybudowane pierwotnie, no to chcąc wykorzystać ten pierwotny. Obiekt już potem jakby się troszeczkę dostosowywano z fundamentami i, i z samą konstrukcją, dlatego być może te zmiany w projekcie. No ale co to mogło być i z czym się to wiązało? To jest też pytanie nad którym warto się zastanowić. Ale właśnie coś wiemy o tym, czy tylko to są jakieś dywagacje, co tam mogło się znajdować? No, popatrzmy choćby na tego Jana Skarbka Radońskiego, o którym wspominaliśmy, że on w rejestrze diecezji jest wymieniony jako właściciel wielu sąsiednich miejscowości, czyli no, już miał jakąś pozycję. Jeśli on był właścicielem tylu wiosek w okolicy Wulki Kóckiej, wprawdzie niewymienionej w tym rejestrze, no ale zapewne trudno sobie wyobrazić, że skoro te wszystkie sąsiednie wioski do niego należały, to akurat Wulka nie należała do niego. Tu być może można by myśleć tymi kategoriami, a czy nie przypadkiem on w ogóle był założycielem Wulki, skoro Wulki jeszcze nie było, no ale to też trzeba pamiętać o tym, że mogła być pomyłka, mogła być niewymieniona ta Wulka, bo raczej. O historii wulki mówimy w kategoriach właśnie bardziej odległych, więc niewykluczone, że no, ten Jan Skarbek-Radoński mógł tutaj w XVIII wieku, jeszcze pod koniec swojej działalności, zanim potem kołontajowie tutaj nastali, wybudować jakiś taki obiekt. Po co on mu był potrzebny? No, przyjrzyjmy się temu Janowi Skarbkowi-Radońskiemu, on miał zresztą taki ciekawy herb Łada, czyli podkowa zwrócona hacelami w dół, u góry miał krzyż kawaleryjski, a po bokach strzały, przy czym jedna była z takim opierzeniem przy końcówce, a druga tak rozdzielona na, na dwie części. Także bardzo interesujący herb. No i on był ważnym urzędnikiem, jeśli chodzi o powiat Chęciński. No bo właśnie na terenie dawnego powiatu chęcińskiego wulka Kócka się znajdowała. Czyli był miecznikiem chęcińskim, potem cześnikiem, potem podstolim, potem podczaszym, aż w końcu stolnikiem, tak jak już mówiliśmy, więc piął się po szczeblach kariery, wykonując te wszystkie ważne funkcje, które w okresie staropolskim w naszym kraju. Były niezwykle ważne. Później, oczywiście, miały charakter honorowy te tytuły, no ale też zwracamy na to uwagę, że ktoś nawet te honorowe tytuły jednak otrzymywał i coś z tego wynikało. Więc niewykluczone, że no może on tutaj przyczynił się do tego, co wiązało się właśnie z jakąś siedzibą, której potrzebował, do zarządzania okolicą, której był właścicielem. Ale z drugiej też strony, jeśli będziemy pamiętać, że przecież w pobliżu znajduje się miejscowość zwana Kuźniaki. Czyli ten słynny wielki piec, w pewnym momencie najmniejszy spośród 36 pieców na terenie Rzeczpospolitej obojga narodów, czyli korony i Litwy, ale też wielki piec, o którym się mówi właśnie w kontekście radońskiego, bo zmianka z 1782 roku dotyczy właśnie tego, że on był właścicielem wtedy, dysponował tym wielkim piecem w kuźniakach. No to kuźniaki mają właśnie tę swoją historię, taką związaną oczywiście z przetwórstwem ród żelaza, natomiast jak my sięgniemy do tych informacji dotyczących Wólki Kłuckiej, choćby właśnie w słowniku geograficznym. No to tam jednoznacznie napisano, że w Wólce Kłóckiej była fabryka żelaza i wyrobów żelaznych, poruszana siłą czterech kół wodnych. Od razu powiedzmy, że Wólka Kócka jest nad Wierną Rzeką. Łososiną, łośną, osośną, różnie była nazywana, tam są czasami błędy w tym nazewnictwie, no ale dzisiaj najczęściej mówimy Wierna Rzeka. Pod wpływem Stefana Żaromskiego, oczywiście. W innym miejscu pisze się o Wólce Kłóckiej. To jest cały czas o Wólce Kłóckiej, a nie o kuźniakach. No ale prawdopodobnie właśnie chodziło o kuźniaki, że tutaj był wielki piec. Tak to zapisano w XIX wieku, że istniał tu dawniej wielki piec do wytopu żelaza i pięć kuźnic, które produkowały do 8000 centnarów surowca i 6 tysięcy cetnarów żelaza kutego rocznie. No i jakbyśmy te cetnary przeliczyli, no to gdybyśmy cetnar warszawski wzięli pod uwagę, czyli około 65 kg, to wyszłoby nam, że tej surówki było rocznie no, około 500 ton, a kutego żelaza około 370 ton. Także no, potężna produkcja. No i wiadomo, że skoro tak, no to skądś trzeba było rudę brać? To prawdopodobnie był gliniany las, słynna kopalnia, właśnie też związana z odkryciami tropów dinozaurów, bo to jest przyszłość też glinianego lasu, więc też bardzo ciekawe miejsce. No i być może trzeba było zarządzać tym wszystkim i w Wólce Kuckiej dlatego wystawiono właśnie dwór, który służył do tego, że tutaj albo może właściciele, czyli na przykład Radoński, nie możemy tego wykluczyć, albo administrator, zarządca tych dóbr miał tutaj swoją siedzibę i na miejscu tego obiektu powstała tajówka i my dzisiaj właściwie tylko na niej się koncentrujemy. No, ale po to mamy moc historii, żebyśmy sobie o tych motywach powiedzieli, stojąc właśnie przed tym dworem w Wulce Łódskiej, żebyśmy no, dziejów tego obiektu nie ograniczali tylko do 200 ostatnich lat. Tylko ten szeroki kontekst, żebyśmy widzieli, dopiero to jest właśnie coś wspaniałego, kiedy raptem te poszczególne elementy wyciągamy no i nakładamy je na jakąś nić opowieści, która z konkretnym miejscem się wiąże. Dlatego też często być może się Państwu wydawać, że od tematu odbiegamy, ale wcale tak nie jest, bo te wszystkie wątki naprawdę ściśle ze sobą się wiążą. A teraz jeszcze wróćmy czarku do tego, jak pojawili się w tym miejscu kołontajowie. No i gdybyśmy mieli wymienić, oprócz kontajów jeszcze innych właścicieli Wólki Kłóckiej, no to lista byłaby rzeczywiście długa i może zbyt nużąca, więc może tylko odnieśmy się do takich najważniejszych osób. Pamiętamy o tym rejestrze diecezji, że być może no, tam jest pomyłka, że nie było tej Wólki wymienionej. Trzeba więc przyjąć, że jednak Jan skarbek był właścicielem tej miejscowości. Jeśli ona wtedy istniała jako Wulka Kłóka, a nie że on ją utworzył, być może i, i taką hipotezę trzeba by rozpatrywać, no to wiadomo, że te miejscowości sąsiednie do niego należały, czyli przyjmijmy, że był właścicielem Jan Radoński. I potem po nim oczywiście jego synowie miał dwóch synów, Andrzeja i Jana, ale bardzo szybko wulka zmieniła właścicieli, bo w 1803 roku została sprzedana. I potem tak już bardzo często właśnie. Było, że była sprzedawana, wystawiana na licytację, no tak jak i teraz też wystawiona, no i czeka na kogoś, kto znajdzie 450 tysięcy złotych. No i wtedy wulkę kupiła rodzina Rudnickich, konkretnie Izydor Rudnicki. Dlaczego oni są ważni? Dlatego są dla nas ważni, bo z tej rodziny wywodziła się Barbara Rudnicka, która była żoną Eustachego Kołątaja. No i mamy już. Ten wątek. Mamy już tę nić, prawda? Więc właśnie ona, Barbara z Rudnickich, wniosła w posagu majątek do rodziny Kołontajów. No, i w związku z tym jest to dla nas już oczywiste, jak to wyglądało. Przy czym, no właśnie, znowu jest interesujący pewien kontekst, który na szerszym tle trzeba by pokazać. Wspominaliśmy już o Grzymałkowie, że jeszcze o nim będziemy musieli powiedzieć, właśnie w kontekście kątajów. I to jest taki paradoks dziejów też, i trochę ich od losu, że kiedyś. Były dobra grzymałkowskie, wszystko na to wskazuje. To było dominium jakieś duże, i wokół tego grzymałkowa rozgrywała się wielka historia. Potem okazało się, że grzymałków należał do dóbr Wulka Kócka. Dlaczego? No, bo właśnie powstał ten obiekt przez kątałów wzniesiony. I on raptem spowodował, że rola Wulki Kóckiej była coraz większa, a grzymałkowa akurat coraz mniejsza. Potem doszło do tego, że Grzymałków się trochę wyemancypował, bo w 1897 roku, kiedy już majątek Wulkakłucza coraz bardziej podupadał, bo był rozdrabniany między kolejnych właścicieli, spadkobierców, no i sprzedawano jego części, i w końcu folwark Grzymałków wydzielił się. Z dóbr Wulka-Kłócka. No i teraz znów mówimy oddzielnie o Grzymałkowi, a nawet rośnie jego rola, no bo Kościół i tak dalej, i tak dalej. Stąd też, no właśnie, takie paradoksy często historii, i to warto też mieć na uwadze, że czasami, no jakieś takie przypadki, czy na przykład sprzedaż, śmierć właścicieli, wszystko to powoduje, że zmienia się zasadniczo kierunek rozwoju jakiejś miejscowości. Czyli gdy jesteśmy właśnie przy tych Rudnickich, to Izydor Rudnicki w 1812 roku zmarł, czyli w tym samym, gdy zmarł Hugo Kołątaj. no Sporo miał dzieci, podzielono ten majątek między dzieci. Wszystko to wiąże się właśnie następnie z Barbarą Rudnicką, która około 1820 roku wyszła za mąż za Eustachego, czyli bratanka Hugo Kołątaja. I w ten sposób Mówimy już o kołontajach w tej właśnie miejscowości. No i gdybyśmy chcieli powiedzieć jeszcze dwa zdania o tym Grzymałkowie, właśnie w kontekście kołontajów, to warto o jednej sprawie pamiętać, bo tam jest coś ciekawego, co z kołontajami się wiąże. To w takim razie wróćmy jeszcze na chwilę do Grzymałkowa, bo obiecywaliśmy Państwu, że tam zajrzymy, a konkretniej zajrzymy na cmentarz, bo tam też są ślady kołontajów. Tak, i była właśnie taka zaniedbana przez lata tablica. No to też jest taki znak czasów, że my coś odkrywamy współcześnie. No i w pewnym momencie głośno było o tej tablicy związanej właśnie z kątajami, którą tam znaleziono. Zresztą dwie, które z tą rodziną się wiążą i w sąsiedztwie rodziny Dąbrowskich, o których przecież jeszcze powiemy, którzy byli też właścicielami Wólki Kłódzkiej, tam są niezwykle ciekawe historie, które z tą rodziną się wiążą i właśnie ta Joanna Dąbrowska mieszkała do tych praktycznie naszych dni w dobrze zachowanym dworze w Wólce Kłuckiej. no więc odkrywamy coś teraz, ale jednak no, to dlatego, że o czymś zapominamy. Bo, gdybyśmy nie zapominali o tym, że taka tablica tam się znajduje, no to nie dziwiłoby nas to, że raptem teraz wielkie halo z czegoś robimy, a tymczasem źródła wcześniejsze widziały sobie to wszystko, opisywały, i dla nich to było oczywiste, bo w dobrym stanie te obiekty, które opisywano, się znajdowało. Mamy na myśli płytę nagrobną, która poświęcona była Eustachemu Kołontajowi. Trzeba pamiętać, że my mówimy o Eustachym Mateuszu Antonim, bo on miał jeszcze syna Eustachego Ignacego Antoniego. I ten ma taki dość dziwny i tajemniczy epizod w czasie Powstania Styczniowego. No ale nie zdążymy pewno o tym powiedzieć. Niewykluczone, że był wybatorzony co byłoby dziwne, gdyby właściciela wybatożyć, oczywiście przez oddział słynnego żelaznego starca, czyli Dionizego Czachowskiego, dlatego że nie chciał wydać pożywienia powstańcom. No ale to już inna historia, ale nie mylmy właśnie, bo czasami się pojawia informacja, że chodziło właśnie o tego bratanka Hugo Kołłątaja, który miał taki nieciekawy jakiś być może, albo zarządca, Dubny, nieważne, ale jest mylony właśnie ten... Ignacy Antoni to był syn Eustachego Mateusza Antoniego. O tego nam chodzi, o Mateusza Antoniego. No więc w takim dobrze nam znanym wydawnictwie, bo my się odwołujemy często do serii przygotowanej przez księdza Jana Wiśniewskiego. Ksiądz Wiśniewski pisał o tej tablicy w jednym z tomów tej swojej serii. Pisał również Michał Rawita Witanowski, który opisywał właśnie dawny powiat Chęciński. Przy czym znowu, no właśnie, mimo tego, że cenimy źródła, to się okazuje, że są kłopoty, bo u księdza Wiśniewskiego jest mowa o tym, że Eustachy. Zmarł we wrześniu 1836 roku, tego samego dnia i miesiąca, kiedy się urodził, czyli 20 września 1836 roku. Miał 64 lata, kiedy umierał. Z kolei u Rawity Witanowskiego jest napisane, że zmarł w październiku 1836 roku. Tego samego dnia i miesiąca, kiedy się urodził. 20 października. No i teraz bądź tu człowieku mądry i powołuj się na to czy na tamto. Oczywiście najlepiej jest dotrzeć do tablicy i to polecamy, prawda, żeby dotrzeć do tej tablicy i odczytać ten napis już bardzo słabo zachowany, no ale tam znajdziemy takie wątki z włokom czcigodnego męża, Czyli to ta barbara, ufundowała tę tablicę. Męża Eustachego de Stumberg Kołontaja, zresztą zapisane było kołyły O.N. n, o -n Dziedzica tej ziemi, urodzonego 20 września 1772, zmarłego dnia i miesiąca tegoż roku 1836. Czyli ksiądz Wiśniewski prawdopodobnie miał rację, skoro na tablicy znajdziemy taką informację, a Rawita Witanowski nie miał tej racji, ale jeszcze lepszym źródłem, moim zdaniem, są księgi metrykalne. Jeśli byśmy znaleźli, no można to znaleźć w internecie, bo na szczęście zarówno archiwum diecezjalne w Kielcach, jak i archiwum państwowe w Kielcach postawiło w internecie wiele swoich materiałów. To jest wszystko zdigitalizowane, więc siedzimy sobie w domu i znajdujemy takie informacje. No i w Księdze Zmarłych pod datą 22 września 1836 roku przeczytamy, że zjawili się świadkowie i tak dalej, tak dalej, którzy stwierdzili, że 20 września. Czyli nie października, jak pisał Rawita Witanowski, tylko jak Ksiądz Wiśniewski, jak jest na tablicy. O godzinie 7 z rana w Wulce, w domu pod numerem pierwszym, zmarł właśnie Eustachy, dziedzic dóbr Wulka Kócka i innych z przyległościami, tak to zostało napisane, no, czyli wiemy te majątki Wiśniowe i tak dalej, kolator trzech kościołów, czyli ten, który decydował o obsadzie proboszczów: Grzymałkowa, Strawczyna i Wiśniowej. No i pozostawił po sobie żonę Barbarę lat 30, czyli była duża różnica wieku 34 lata między nimi. Żonę Barbarę z trojgiem młodego potomstwa, ale kiedy wiek zapisywał proboszcz, to zapisał, że Eustachy miał 64 lata skończone, dwa miesiące. Więc zobaczmy, że prawdopodobnie i na tablicy nie do końca jest tak, jak było. Raczej wierzmy tym metrykom, no bo dopytywał proboszcz i świadkowie wyraźnie to mówili, być może płyta była no, po wielu latach dopiero przez Barbarę ufundowana, a może była zmieniana, i wiemy, że czasami niestety podczas takich zmian zachodzą różne pomyłki i stwierdzono, że no tegoż dnia i tegoż miesiąca. A tymczasem no miał 64 lata i dwa miesiące. Niby taki szczegół, no ale przecież ze szczegółów składa się całe nasze życie i bez takich szczegółów nie zbudujemy sobie jakiegoś wyobrażenia i jakiejś większej konstrukcji, no bo wszystko nam runie, gdy choćby jeden szczególnik będzie nie taki, jaki był w rzeczywistości. Wróćmy do naszej kołątajówki nazywanej pałacem. My nazywamy to dworem. No ale skoro... Pałac, Jeżeli w tamtych czasach tak to się przyjęło, czy zamki, czy pałace, no to każda szanująca się tego typu budowla miała swoje duchy. I nie, nie inaczej było tutaj w Kołontajówce I to ciekawie wszystko jest zapisane w raptularzu świętokrzyskim przez Świętosława Krawczyńskiego. Świętosław Krawczyński, czyli kielecki adwokat, ale też wielki Krajoznawca napisał też drugą interesującą książkę. Właśnie takie swoje relacje, opowieści spod Wielkiego Kamienia, czyli z tego diabelskiego kamienia w Mąchoci. Ale właśnie w tym raptularzu opisywał spotkania z duchami, no rzeczywiście tak jak w dawnych dworach, zamczyskach, nic to dziwnego, że takie opowieści snuto. No i o kilku duchach Świętosław Krawczyński wspominał. Po pierwsze o eleganckim panu, z którym rozmawiano, wtedy rodzina Lipskich, ta po kołątajach, która tutaj władała, taki przekaz pozostawiła. Czyli rozmawiano z tym panem, no, dyskutowano wiele razy, musiał się więc pojawiać. Taki dobry duch to był. Raczej chyba tak. Był też taki no, raczej tragiczny duch, bo Świętosław Krawczyński tak to zapisał, że była legenda, iż przed front dworu zajeżdżała cwałem poszóstna kareta. Poszóstna, czyli zaprzężona w sześć koni. Strzelanie z batów, wiwaty, konie okryte pianą, w oknie pojazdu blada twarzyczka panny młodej w welonie. Wnet to się rozwiewało, znikało, pozostawiając trochę dymu nie z tej ziemi, który wkrótce też się rozwiewał. Zjawy te były upamiętnieniem jakiegoś tragicznego wesela w rodzie dawnych posiadaczy pałacu, tak uważał Świętosław Krawczyński. No i z kolei właśnie przedstawicielka rodu Dąbrowski, czyli wspomniana przez nas Joanna, zresztą notabene trzeba powiedzieć, że ja dzięki uprzejmości prezesa Fundacji Imienia Stefana Żeromskiego, czyli Krzysztofa Zawady, który w pobliżu właśnie w kuźniakach mieszka. Oglądałem dzienniki, czy pamiętniki, tak można by powiedzieć Joanny Dąbrowskiej, która skrupulatnie wiele spraw opisywała i na przykład wspaniale opisała, kiedy wraz ze Stefanem Dąbrowskim, który kupił, bo podobno na loterii wygrał duże pieniądze, i kupił właśnie kołą tajówkę, kiedy po raz pierwszy widziała to miejsce i w tych swoich pamiętnikach szczegółowo to opisała. Potem też na przykład z czasów wojny jest ciekawa relacja, jako na sztandar dla oddziału partii. Tyzanskiego przygotowywała. Tam są też takie no, momenty trudne, bo się okazało, że w tym czasie, kiedy ona farbowała tkaninę, żandarmi przyjechali i ona podsiano, schowała ten przygotowywany sztandar już prawie gotowy, i żandarm stanął w tym miejscu, w którym ona podsiano, schowała sztandar i po prostu stał na nim, a kazał szukać w innych miejscach, no i przez to sztandar ocalał, no i życie raczej Dąbrowscy zachowali. W czasie wojny pani Anna wspominała o tym, że było 27 napadów różnych, różnych na kołątajówkę. To bardzo ciekawe, myślę, wydawnictwo byłoby, gdyby to opublikować. Aż się prosi, żeby tego typu wspomnienia ujrzały światło dzienne i żebyśmy wszyscy mogli o tych sprawach poczytać, kiedy choćby w 200 czy 300 egzemplarzach wydać tego typu pracę. Stąd no, te duchy, właśnie też związane z rodziną Dąbrowskich, no bo Janna Dąbrowska opowiadała, że była tutaj zjawa Eugenii Kołątaj, że była też zjawa Jakiegoś poprzedniego właściciela, który mówił: Dziękuję Wam za modlitwy, które wznosicie na intencje tych, co tu kiedyś żyli i zmarli. Zresztą, pod koniec swojego życia, pani Anna Dąbrowska opowiadając o tych różnych sytuacjach, ona też malowała, więc też zachowane są jej prace. Tak chyba dowcipnie trochę odpowiadała, kiedy pytano o te duchy. Ona mówiła: Ja też jestem duchem. No bo trochę tak to też wyglądało, kiedy tutaj mieszkała w tej kołontajówce, no i, i te trudne czasy nadchodziły. No bo niestety utrzymanie takiego obiektu to nie jest kwestia tylko kupna, ale też kwestia remontu. Na to środki powinny być, ale ja czasami myślę, że w interesie nas wszystkich jako społeczeństwa jest też dbałość o tego typu obiekty. On może nie miał takiego szczęścia, bo tak jakby nie doceniano nigdy, na przykład tego samego projektu i samego wykonania. Można by tak powiedzieć, że był to rodzaj jakiejś deprecjacji poprzez pominięcie, czyli jak pomijano, to znaczy, że to nie jest ważny obiekt, a tymczasem nawet jak stoimy i tę kolumnadę zachowaną widzimy, no to już budzi rzeczywiście nasz podziw. Obiekt, który w tej właśnie wuleczce kłódzkiej gdzieś tam w naszym regionie świętokrzyskim się zachował. Ale od nas między innymi będzie zależało, czy on przetrwa, czy nie. Oczywiście, gdy w rękach prywatnych, no to może będzie prościej, no ale teraz też jest w rękach prywatnych, a nie każdego stać na to, żeby taki obiekt odnawiać. Stąd zapewne decyzja o wystawieniu na sprzedaż i miejmy nadzieję, że jego losy jednak się kiedyś poprawią i te wszystkie opowieści będą służyły do tego, żeby właśnie każdemu, kto tu przybywa, opowiadać o tym i cieszyć się, gdy on z powrotem odzyska swój blask. No i to jest właśnie moc historii, proszę Państwa. Musimy już kończyć dzisiaj. Szybko, jak zwykle, czas nam zleciał. Dziękujemy za uwagę. Cezary Jastrzębski i Robert Szumielewicz.